Siemanko, z tej strony Springman, forum guildia.org. Witam Was w moim januszowym poradniku do modułu F-16C w DCS World. Jest to pierwszy film z serii poradników, jakie mam zamiar zrobić do tego modułu. W tym nauczymy się, jak odpalić maszynę, jak uruchomić systemy i przygotować ptaszka do lotu. Nie przedłużając, przechodzimy na lewą konsolę pod przepustnicą. Przełącznik tutaj power, najpierw na battery prawym przyciskiem myszy, a następnie drugi raz prawym przyciskiem myszy na main power. W tym momencie zamykamy sobie kanupi kombinacją klawiszy lewy Ctrl C przytrzymując. Kanupi się zamyka, będziemy słyszeć charakterystyczny dla F-16 dźwięk uszczelniania jej. Uszczelnianie zakończone, puszczamy kombinację i lewym przyciskiem myszy klikamy ten oto żółty pajączek, który zabezpieczy nam kanopi przed otwarciem. Znowu na lewej konsoli przycisk GFS Start, lewym przyciskiem myszy na Start 2. W tym momencie silnik zacznie się uruchamiać. Obserwujemy wskazówkę tutaj obrotów silnika. Gdy dotrze ona na 21%, będziemy mogli kliknąć sobie idle detenta. Dla tych, co nie mają przypisanego na joysticku, prawy shift home. I wskazówka dotarła w okolicy 21%. Idle detent. Myk. I ruszamy. Silnik się rozkręca. A my możemy zacząć uruchamiać nasze systemy tuż po tym, jak ściszymy radia po lewej stronie. Bo za chwilę się zrobi głośno. Radia ściszamy. Żebyście mnie słyszeli. Przechodzimy na panel Avionics Power. Wszystkie przełączniki poza mapem, prawym przyciskiem myszy do góry. Uruchamia to systemy, MFD-ki, ITP, ITD. Jak widać, wszystko się ładnie startuje. Pozostając na tym panelu, alienację na norm zrobimy sobie pokrętłem. Od tej chwili 4 minuty mniej więcej trwa alienacja. Na tą chwilę nie ma żadnej fizycznej reprezentacji tych 4 minut w żadnym tutaj z dedowych paneli. Niestety jest under development. Wróćmy sobie z powrotem. Dla wszystkich narzekaczy, że tak jak im nie działa, MITS LVT, ten pokrętło tutaj z prawej strony na Avionics Power, to jest właśnie Takan. Prawym przyciskiem myszy na on i od tej chwili Takan już Wam działa. Kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić na prawym panelu, tym razem tutaj na panelu sensor power, z prawej strony radar altitude, dwa razy prawym przyciskiem myszy FCR raz i lighting, możemy sobie podświetlić nasze konsole, wszystkie przyrządy oraz podświetlić kokpit, przekręcając te pokrętła. Ostatnia rzecz. Lewe górne pokrętło na ICP podświetla nam HUD-a. W moim przypadku jest to piękny różowy kolor. Prawdziwy mężczyzna, jak wiadomo, różu się nie boi, stąd też taki wybór. A i jest on dobrze widoczny w powietrzu. Ostatnia rzecz, uzbrojmy fotel po lewej stronie tą wajchą, wichajstrem, jakkolwiek to ktoś chce nazwać. Uzbrajamy i przed samym lotem jeszcze nasz sztuczny zapasowy horyzont, tak zwany SAI, lewym przyciskiem myszy na tym pokrętle odblokowujemy go, a następnie kręcąc pokrętłem ustawiamy sobie, żeby wszystko się zgrywało. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że przydatny filmik i podobał Wam się sposób, w jaki został przedstawiony. Zapraszam do oglądania kolejnych, gdyż będą kolejne januszowe poradniki DF-16. Springman z tej strony, forum guildia.org. Nara.